To nie było tak. Jeszcze raz.
Następnym razem zacznę opowiadać od tego miejsca. Dzielnie walczyłem i ciąłem wrogów. Honor i chwała były przy mnie. Ale mimo iż walczyłem, dopóki piaski pustyni całe nie zalały się krwią, nie mogłem ożywić martwych. Nie. Nie. Dziewczyna. Jest nieważna. Daj mi sztylet, a ja dam ci moc. Życie wieczne będzie twoje. Żyj wiecznie, kiedy kochani przeze mnie nie żyją i to mnie za to trzeba winić. Wybieram śmierć. Nie bój się. To należy do ciebie. Sztylet czasu?
Ale on jest zamknięty w skarbcu mojego ojca. Jak? Większość ludzi myśli, że czas jest jak rzeka, która płynie szybko i w jednym kierunku. Ale ja widziałem twarz czasu i mogę ci powiedzieć, mylą się. Czas to ocean podczas burzy. Możesz się zastanawiać, kim jestem i dlaczego ci to mówię. Usiądź, a opowiem ci historię, jakiej nigdy dotąd nie słyszałaś. Przede wszystkim wiedz, że jestem synem Szaramana. Dlatego przybyłem. Ostrzec ciebie i twego ojca, by aresztował wyzyra, nim on zdradzi ciebie i sprowadzi na nas klęskę. Jego sygnał to płonąca strzała wystrzelona w powietrze. Przeszkodź mu, a armia mojego ojca będzie wiedzieć, że zdrajca został zdemaskowany. Oni zawrócą. Dziwna opowieść, rzeczywiście. Znam jej prostszą wersję. Perski żołnierz rządny chwały wtargnął do komnat córki Maharadży i został zabity przeze mnie. Dla własnego bezpieczeństwa sugerowałbym, abyś uciekała. Zajmę się tym intruzem. Matrudeva te sambahi! Co to za czarnoksięstwo? Natychmiast przestań! Moja pani, on przybył tu, aby cię porwać. Mam nadzieję, że mnie wierzysz. On cię zdradzi! Wszystko stanie się tak, jak przepowiedziano. Co za imię? Twój upór jest godny podziwu. Matrudeva te sambahi! Niech stanie przed mym ojcem. On go osądzi. Wezyrze, rozkazałam ci przestać. Masz szczelność się nie słuchać? Wystarczająco długo przyjmowałem rozkazy od zgrzybiałego głupca i marzącej się smarkuli. Twój ojciec był wielkim wojownikiem w młodości, lub też tak się światu przedstawiał. Szkoda, że jego syn nic po nim nie przejął. Chociaż może ojciec i syn są trochę podobni. Wydają się mieć równy... Naprawdę myślałeś, że możesz mnie pokonać? Ostrożnie, tylko się nie zmęcz. Matrudeva te sambahi! Weź to. Zwróć do skarbca swojego ojca i strzeż dobrze. Powinnam ci podziękować. Ale dlaczego wymyśliłeś tę fantastyczną opowieść? Masz mnie za dziecko,
które uwierzy w takie bzdury? Powiedziałam, że powinnam ci podziękować, ale na zbyt wiele sobie pozwalasz. Myśliłeś tę fantastyczną opowieść. Masz mnie za dziecko, które uwierzy w takie bzdury? Masz rację. To była tylko opowieść. Czekaj. Nawet nie znam twojego imienia. Po prostu mów mi Kakolukiem. We'll be right back.